Dzień dobry. Chciałem zaprosić na kolejną część kursu. W tym wypadku będzie to matematyka i obliczanie pochodnych. Jesteśmy na stronie Wikipedii, która właśnie opisuje pochodne. I tutaj wśród masy wzorów, o, mamy pewien rysunek, który jest dość ciekawy. Wyjaśnię on mianowicie znaczenie pochodnej. Czym jest pochodna? Pochodna jest to, pochodna funkcji w punkcie P, w jakimkolwiek punkcie, jest to przyrost argumentu, przyrost wartości do przyrostu argumentu, czyli delta y do delta x, przy czym oczywiście jest to granica przy delta x dążącym do zera, czyli powiedzmy dla bardzo małych przyrostów, można tak powiedzieć. Skąd się wzięły pochodne? Jaka jest ich geneza? A mianowicie pochodne opracowane zostały przez Isaaca Newtona i między innymi podejrzewam, że geneza ich jest taka, że po prostu pochodna jest zwyczajnie prędkością w fizyce. Mianowicie skąd to się mogło wziąć? Ano chodzi o obliczenie prędkości chwilowej. Żeby taką prędkość chwilową policzyć, bierzemy bardzo mały odcinek drogi i dzielimy przez odpowiadający mu bardzo mały odcinek czasu, czyli ds po dt. I w tym oto jest geneza powstania pochodnych. Jak takie pochodne policzyć? No to skorzystamy z arkusza kalkulacyjnego Excela. Arkusz kalkulacyjny. I wypełniamy. Na początek weźmiemy zakres, w jakich będziemy liczyć pochodne, a mianowicie od minus 7, kolejne minus 6, minus 6,95, rozciągniemy to na do minus 7, do plus 7, przepraszam. O. Kolejnym wzorem będzie funkcja. Jaką funkcję? Funkcję chcemy sinus, więc równa się sinus A1, enter. Również to rozciągamy na pełen zakres. Do 7. Trochę nam poleciało. Skasuję, żeby. I kolejnym wzorem będzie po prostu nasza pochodna. Pochodna, jak mówimy, jest to przyrost wartości do przyrostu argumentu, a to będzie wtedy tak B2, to się równa B2 minus B1. Dzielone na przyrost argumentu jest wartością stałą i wynosi 0,5. Rozciągamy to również na no i co? Pochodna już jest policzona tak naprawdę. Teraz kwestia wyrysowania wykresu. Wstaw. O, najpierw raz, dwa, trzy. Wstaw. Wykres. XY punktowy. Utwórz. No i mamy wykres. Czerwoną, niebieską linią jest nasza funkcja sinus X. A oczywiście pochodną sinusa jest funkcja kosinus, która tu została wyrysowana linią czerwoną. Oczywiście sprawdzimy teraz, czy dla innej funkcji również to nam się sprawdzi. Sprawdzimy funkcję kwadratową. A1, 0,1 razy A1 do potęgi drugiej. Mamy funkcję kwadratową, enter, oczywiście trzeba ją rozciągnąć na całość. I co widzimy? A mianowicie pochodna funkcji kwadratowej jest linią prostą. No, pochodna funkcji kwadratowej jest linią prostą. Czerwona to jest pochodna.
funkcja kwadratowa parabola wyrysowana linią niebieską. Dziękuję bardzo za uwagę. To był krótki kurs, jak liczyć pochodne w Excelu. Zapraszam do dalszego słuchania w przyszłości. Dziękuję, do widzenia.